Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj odcinek z cyklu Konstelacje Gwiazd, a będę mówić o dwóch sławach, o dwóch osobach, które na pewno, jeśli chodzi o aktorstwo, ocierają się o mistrzostwo. Andrzej Seweryn i Krystyna Janda przez 5 lat tworzyli zgodne małżeństwo. No zgodne, niezgodne, ale tworzyli. Znani z uwielbianych ról i to filmowych, teatralnych, stali się w pewnym momencie ulubieńcami widowni. Nie było jeszcze tabloidów, ale to nie przeszkadzało, żeby tworzyli również najpopularniejszą parę w Polsce przez pewien czas. Ale jak już słyszeliście, co dobra szybko się kończy w tym przypadku i ich związek nie przetrwał. Jeśli chcecie dowiedzieć się dzisiaj, jak się w ogóle spotkali, co się stało, że postanowili spędzić ze sobą życie i czemu ten plan się nie powiódł, to zapraszam Was do oglądania. Tym bardziej, że ostatnio o obojgu jest głośno z powodu ich poglądów politycznych, których nie boją się prezentować, i chociaż pewnie będzie tutaj grupa osób, które w niewybrednych słowach będą to komentować, to ja niezależnie czy z prawa, czy z lewa e, lubię osoby, które nie boją się swoich poglądów przedstawiać. Natomiast Was zachęcam do tego, żebyście nie popełniali w komentarzach tego, za co najprawdopodobniej będziecie krytykować, chociażby pana Andrzeja, więc. Zapraszam do zachowania kultury, bo chyba przecież o to tu w tym wszystkim biega i w tym oburzeniu ogólnopolskim. Andrzej Seweryn urodził się 25 kwietnia 1946 roku w Niemczech i dorastał w Warszawie, gdzie już jako uczeń stawiał swoje pierwsze kroki, jeśli chodzi o działalność antykomunistyczną. Zawsze był opozycjonistą wobec komunistycznych władz i niejednokrotnie ryzykował zresztą przez to wiele. Nic go nie zniechęcało, i już jako student Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej również działał w antykomunistycznych szeregach. Studiował m.in. z Piotrem Frączewskim. I to właśnie na studiach w 1968 roku poznał także swoją pierwszą żonę, a była nią Bogusława Bleifer. To, co ich połączyło, to właśnie ta działalność opozycyjna. Spotkali się zresztą na jednym z protestów, więc, jak widzicie, naprawdę wszędzie można spotkać miłość. Seweryn pomagał jej drukować ulotki skierowane przeciwko interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. I w tym wypadku oboje zostali zatrzymani i wysłani do więzienia. Pobrali się bardzo romantycznie zaraz po wyjściu na wolność. Ale Andrzej Seweryn chyba jeszcze wtedy nie zdawał sobie sprawy, że tutaj z jednej strony w czasie studiów poznał pierwszą żonę, a z drugiej strony drugą. Ponieważ także na studiach poznał Krystynę Jandalę nieco później, kiedy pracował tam już jako asystent Tadeusza Łomnickiego. A Krystyna Janda była oczywiście studentką i ponoć młoda aktorka od razu zwróciła jego uwagę urodą oczywiście, ale także osobowością i przede wszystkim wielkim talentem. Ale ona sama nieszczególnie darzyła go zainteresowaniem. Wręcz można powiedzieć, że po prostu jej się nie podobał. Widywałam go na korytarzach i bardzo mi się nie podobał. Wspominała na łamach tylko się nie pchaj. Krystyna Janda opowiada o sobie Bożenie Janickiej. Ale ponieważ pani Krystyna była aktywna na studiach, to mieli coraz więcej okazji, by się spotykać, rozmawiać i tak dalej. Co oczywiście bardzo sprzyjało Panu Andrzejowi, który podobno, jak czytałam w artykułach, wykorzystywał każdy pretekst, by znaleźć się blisko pani Krystyny. No i fakt był taki, że bardzo y, młodej studentce imponował. Również był utalentowany, inteligentny i tak dalej, i chociaż może na pierwszy rzut oka ta strzała Amora tutaj nie trafiła, chybiła, ale okazuje się, że o włos, bo później już ten amor coraz lepszy miał wzrok, chociaż. Na początku ponoć już pojawią się jakieś problemy, zaraz wam o nich opowiem, to jednak oni w pewnym momencie stwierdzili, że chcą być razem, a pani Krystyna dała się przekonać, uwieść, poderwać. Zwał jak zwał. tamtych latach stale było w teatrach coś do obejrzenia. On oglądał wszystko i ja także. Zbliżył nas też nieżyjący już Piotrek Zaborowski, którym się przyjaźniłam, a Piotrek z kolei był zaprzyjaźniony z ówczesną żoną Andrzeja. Pewną rolę odegrał także Bufet w szkole teatralnej. Przesiadywał przy kawie, bo miałam wolne przedpołudnia, wspominała. A jakie te problemy? No, na przykład rodzinne, bo pan Andrzej często odwiedzał panią Krystynę w domu rodzinnym, no, pod pretekstem, na przykład, pożyczenia książek, tak niewinnie, a wtedy mieszkała w mieszkaniu jej rodziców na Ursusie. I co prawda, jeśli chodzi o panią Krystynę, przynoszenie książek przynosiło efekty, ale jeśli chodzi o mamę i tatę, to tak średnio. Przełomowym momentem naszej znajomości stał się pewien wieczór w starej prochowni. Andrzej tam wtedy grał. Wyjątkowo. Było to przedstawienie Hyde Parku przeniesione z teatru Ateneum. Po spektaklu znów spotkaliśmy się w pewnym domu. O tym wieczorze zaczął mnie szukać, dzwonić, umówiliśmy się na spotkania, najczęściej w sprawie książek. Pamiętam, że pożyczył mi Ferdydurkę Gombrowicza. Później zachorowałam, a on zaczął telefonować codziennie. Nic więcej jednak się nie działo, aż do pewnego wieczoru, kiedy przyjechał do Ursusa, tym razem bez żadnego pretekstu. I właśnie wtedy, jakby to powiedzieć, stało się to, co się stało, pisała w gwiazdach mających czerwone pazury. I pani Krystyna spojrzała łaskawym okiem na swojego partneraż, można tak powiedzieć, ale tak jak Wam powiedziałam, rodzina tych zachwytów nie podzielała. Musiałam go bronić, bo ani moi rodzice, ani przyjaciele nie przepadali za nim. Budził raczej niechęć. Rodzicom nie podobało się w nim wszystko, poczynając od tego, że nie myje włosów i ubiera się z odrobinę przesadną oszczędnością. Mama jeszcze raz błysnęła intuicją. Ta cecha Andrzeja miała mi później zatruć życie, Wspominała pani Krystyna i tutaj tak nie do końca rozumiem, ale chyba o tą oszczędność chodzi, że być może przesadna, nie wiem. Zostawiam to do waszej interpretacji. W jaką stronę moja poszła, to wam tu przedstawiam, no ale nie wiem na pewno. No i z pewnością sprawę nie ułatwiało to, że Andrzej Seweryn wtedy, no, nie był wolny. Żonę miał, przecież tak, opozycjonistkę, o której wam już opowiadałam. Ale wtedy, kiedy zaczął z panią Krystyną kręcić, mówiąc kolokwialnie, jego małżeństwo tak naprawdę istniało już tylko na papierze. Raczej wiadome było, że nic już z tego związku nie będzie. No ale też to, że wybranek córki ma problemy z prawem, nikomu by się nie podobało, bo opozycjonista czy nie, to jednak wiecie, no, nie wiadomo było, w którą stronę te wszystkie sprawy w Polsce pójdą. I czy córka za sprawą takiego, no powiedzmy wywrotowca, bo też zależy, jak patrzyli na to rodzice pani Krystyny. Wydaje mi się, że podobnie. w się, sensie, że opozycyjnie, ale raczej może woleliby kogoś takiego, kto aż tak bardzo się władzy nie naprzykrza, żeby po prostu, mówiąc krótko, Krysia nie miała też problemów. Bo pan Andrzej też został zatrzymany podczas protestów studentów, które były reakcją. Na zdjęcie z spektaklu Dziady w reżyserii Kazimierza Dejmka. Wreszcie wtedy spędził cztery miesiące. Ale gdy rozwiódł się z żoną działał mega szybko. Od razu oświadczył się pani Krystynie. A w 1975 roku doczekali się córki Marysi. Była to dla nich prawdziwa rewolucja. Wiadomo, dziecko wywraca życie do góry nogami, tym bardziej, jeżeli mamy tutaj takie indywidualności, które naprawdę też chcą pracować, spełniać się zawodowo, realizować swój talent, ale nie kryli swojego szczęścia, choć oczywiście to szczęście nieco ich przytłoczyło, to myślę, że młodzi rodzice wiedzą o co chodzi. Zamieszkali w niewielkim mieszkaniu w okolicach placu zbawiciela, potem przeprowadzili się do większego lokum na stegnach. Co ciekawe, mieszkali we robo bo do tej trójki dołączyła również Pani honorata, która była ich gosposią i której wcale nie szukali, a zesłał im y, ją los i odegrała w ich małżeństwie ważną rolę, o czym powiem Wam zaraz. Nie potrzebowałam gosposi, ale ktoś przyszedł z wiadomością: że jakaś stara kobieta siedzi w kościele i płacze, bo nie ma dokąd pójść. Wzięliśmy ją z Andrzejem do siebie. I tak już została pani honorata u nich, a pani Krystyna przez pierwsze lata życia swojej córki poświęciła się jej wychowaniu, ale nie przestała nigdy pragnąć, by nadal grać, rozwijać się. Dziś myślę, że mój pierwszy mąż ożenił się ze mną, bo potrzebował energicznej żony, która umiałaby wszystkie sprawy załatwić sama, zostawiając mu wolną głowę. Zorganizowałam więc dom, byłam w ciąży, urodziłam dziecko, siedziałam z Marysią na kolanach w bujanym fotelu i czekałam, kiedy Andrzej wróci z wieczornego spektaklu. Zupełnie zapomniałam, że ja też miałam zostać aktorką, wspominała pani Krystyna. No myślę, że jak te wszystkie hormony opadną, to jednak przychodzi takie że człowiek zostając matką, nie przestaje jednak być sobą. A jeśli nie przychodzi, to warto jednak się troszeczkę walnąć w głowę, bo wiecie, dzieci są wspaniałe, kochane, ale kiedyś dorastają. I myślę, że wielką krzywdą dla dzieci jest tak się na nich uwiesić i uważać, że dzieci są nasze na własność, na całe życie, a przecież to osobny człowiek, który kiedyś chce to swoje życie prowadzić, rodzice. Na pewno są mu potrzebni dużo bardziej na początku tego życia niż później. I warto, żeby dziecko samo chciało z tymi rodzicami funkcjonować, bo tak naprawdę. No, nie wiem, może mam taki niepopularny wniosek, ale uważam, że nic dziecko nie jest rodzicom winne za wychowanie, bo jest to po prostu wspaniała relacja. Jeśli taka jest, to to nie jest powinność, to się chce zrobić wobec swoich rodziców. A kiedy tak się na tym dziecku wisi i poza nim się sensu świata nie widzi, no to trudno jest taki ten dystans złapać, będąc. Rodzicem dorosłego dziecka. I pani Krystyna chyba to wiedziała, bo do pracy wróciła. I na dodatek przyszły do niej wielkie sukcesy. Grała chociażby w Człowieku z Marmuru. To sprawiło, że z jednej strony rozpościerała swoje skrzydła, a z drugiej strony zauważała, że mąż jakby w jej żagle, no, nie dmucha zbytnio. Bo ta relacja, która początkowo była taka, wiecie, mistrz, uczennica, on już jako wykładowca, ona jako studentka, no. Z czasem to przestało się sprawdzać, tym bardziej, że pan Andrzej nie wychodził z tej roli. I poddawał żonę często surowej krytyce, a ona po prostu czuła się przytłoczona jego uwagami. Wyszłam za mąż za mentora, a potem się okazało, że to jest pedagog w domu poprawczym. Jak się robi karierę, to potem trudno jest zrozumieć, że jest się tak krytykowanym, wspominała w rozmowie z Polsat Café. Mąż wymagał od niej, by ćwiczyła dykcję. Spisywał i wymieniał jej błędy. Nawet sposób przygotowywania się do roli uważał, że powinien być taki, jaki on preferuje. Andrzej kazał mi ćwiczyć dykcję, oskarżał mnie, że za mało pracuję i mam niewybaczalnie nonszalancki stosunek do zawodu. Zapisywał błędy, które jego zdaniem popełniłam w trakcie przedstawienia i wyliczał mi je po powrocie do domu, kiedy siadaliśmy do kolacji, mówiła. No, myślę, że tego to akurat nikt by nie wytrzymał. Kiedy mieliśmy grać, Andrzej przynosił sterty książek, spotykał się z różnymi mądrymi ludźmi, żeby wypytać ich o wszystko, co może wiązać się z jego rolą? Ja wolałam oglądać serię. Mój ulubiony. No i właśnie, to też trzeba było uszanować, bo każdy ma swój styl. Być może jeden aktor woli grać bardziej spontanicznie, drugi być przygotowanym do szpiku kości i wiedzieć o swoim bohaterze wszystko. Jeśli wychodzi to dobrze, to nie przesądzałabym, który z tych sposobów jest lepszy. No i to wszystko sprawiło, że małżeństwo zaczęło się psuć, wyczuwalne były napięcia, sprzeczki i kłótnie. Ale nie było jakiegoś takiego wulkanu. Wybuchu i tak dalej. To wszystko narastało. Pani Krystyna mówiła, że nie wyprowadziła się z domu po jakiejś wielkiej aferze, a po latach wspominała, że to nie było nieudane małżeństwo. Po prostu dość wcześnie zorientowałam się, że nam razem nie będzie dobrze, że jestem młoda, inaczej myślę o życiu. Nikt mnie nie rzucił, nie przestał kochać, nie zdominował i nie upokorzył. Dojrzałam jednak do dnia, kiedy powiedziałam sobie, że. Nie będę aktorką, nie będę szczęśliwą kobietą, jeśli pozostanę w tym związku. Zresztą było jeszcze coś, a właściwie ktoś. Jana o wszystkim wspomniała w książce. On wiedział, że jest ktoś w moim życiu, a ja dowiedziałam się niebawem, że w jego życiu też. Ale tak naprawdę mimo wszystko brakowało jej tej energii, odwagi, takiego impulsu, żeby po prostu to, co już wiedziała, wprowadzić w życie, bo co innego zdawać sobie z czegoś sprawę, a co innego właśnie to egzekwować. Pomogła jej bliska osoba, o której już Wam nieco wspomniałam. Kiedyś w nocy, gdy Honorata słyszała, jak Rozmawiamy, a ja płaczę, przyszła i powiedziała do mnie, będzie tego, idziemy do tatusiów. Ja się wtedy spakowałam. Ona spakowała swoją walizkę, wzięłam dziecko za rękę, chyba bym się bez niej nie odważyła, mówiła aktorka. I wtedy paradoksalnie okazało się, że Andrzej Seweryn bardzo doceniał swoją żonę. Jej osobowość, usposobienie. Choć często ją krytykował, bardzo cenił jej charakter i było mu w tej sytuacji bardzo ciężko. Moje życie osobiste dostało wtedy pięścią w twarz. Gdy spotykają się ze sobą dwie silne osobowości, chwilami może to być twórcze, a chwilami destrukcyjne. Granie najtrudniejszej roli w teatrze jest łatwiejsze niż bycie z kobietą. A mimo rozwodu wciąż łączyło ich życie zawodowe. Jeszcze w tym samym roku wystąpili razem na scenie. Zagrali zakochanych w sobie bohaterów, ale potem ich drogi się rozeszły. Ich małżeństwo ostatecznie zakończyło się w 1979 roku, a ich rozstanie nie wpłynęło na relacje pana Andrzeja z córką Marią Seweryn. Lubię obserwować stosunek córki do Andrzeja, jakby poprawiała to, co w moim małżeństwie układało się źle. Ma z ojcem bardzo dobry kontakt, a jednocześnie traktuje go trochę jak dziecko, wobec którego trzeba być wyrozumiałą, wspominała Krystyna Janda. Abyli małżonkowie zaczęli układać sobie życie na nowo. W sensie pan Andrzej to jeszcze kilkukrotnie. Natomiast pani Krystyna z czasem odnalazła miłość. Związała się z operatorem filmowym Edwardem Kłosińskim. Ich ślub odbył się w 1981 roku. Doczekali się dwóch synów, Adama i Andrzeja. Miłość rozdzieliła śmierć pana Edwarda. Z kolei Andrzej Seweryn jeszcze trzykrotnie stawał na ślubnym kobiercu. Po drugim rozwodzie wyjechał do Francji. Ze względu na późniejsze wprowadzenie stanu wojennego został na obczyźnie. I dzisiaj zapytani o to, jak wspominają swoje małżeństwo, Mówią o sobie z wielką sympatią, z humorem i dystansem. A pan Andrzej jakoś tak o życiu prywatnym niezbyt chętnie mówił. No i wiecie, oczywiście szanujemy to. Wolał, żeby właśnie jego role przez niego przemawiały, ale czasem uchylił rąbka tajemnicy. No i faktycznie ostatnio wywołał skandal, o którym mówiłam na wstępie. Wyciekła nagranie, w którym no dość. Mocno krytykuje rządzący obóz, ale to na pewno wiecie. Natomiast w 2015 roku właśnie po raz ostatni wziął ślub i jest szczęśliwym mężem do dziś. Jego wybranką okazała się być Katarzyna Kubacka, prezeska Fundacji Sztuki Filmowej, taki jestem, i producentka festiwalu filmów Spotkań Niezwykłych w Sandomierzu. Poznali się trzy lata wcześniej przy organizacji wydarzenia kulturalnego. Maroku, podobno są niezwykle dobraną parą. Dzięki Kasi hamuje się w swoich zapętach artystycznych. Zacząłem znajdować czas na spotkania z rodziną, na wyjazdy, na wakacje z Marysią i wnukami. Wyznał jakiś czas temu pan Andrzej Seweryn w Gali i świetnie, fajnie, że oby odkryć, że ta rodzinna strona życia ma swoje niezaprzeczalne uroki i na pewno jest dopełnieniem tej zawodowej, nawet jeśli. Zawód jest największą miłością człowieka. Tak myślę, bo sama lubię to co robię, więc pamiętajcie moi drodzy, że żebym mogła to robić, to potrzebuję was. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną do samego końca i serdecznie was zapraszam na kolejne odcinki, być może z tego cyklu, więc proponujcie o kim w komentarzach. I oczywiście serdeczne pozdrowienia dla pani Krystyny oraz pana Andrzeja. Uwielbiam państwa rolę, więc sympatycznie się kłaniam zarówno państwu aktorom, jak i wam moi drodzy jeszcze raz. Więc do zobaczenia, miłego dnia.